Dzień dobry Państwu, tu testerki szczęścia, z tej strony Beksalala. Hello, z tej strony Kaprylda. I? Cześć wszystkim, ponownie Marku. Siema. Patrzę, czy mamy mikrofony, ale tak, wszystko się zgadza. Bo miałyśmy niedawno mały wypadek, gdy mikrofon wylądował w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Znaczy, to ty miałaś. Mamy tak. Ja miałam, ale to była nasza wspólna wpadka. Tak, no dobrze, tak. Dzielimy się wszystkimi sukcesami i porażkami też. Tak, tak, no. Także niedługo będzie ta audycja z tym zgubionym mikrofonem. Tak, wkrótce. Już wkrótce. Dziś będziemy rozmawiać o stereotypach dotyczących gejów, bo mnóstwo stereotypów krąży po świecie, po Polsce właściwie chyba najwięcej i chcemy te stereotypy obalić. I proszę bardzo, Marko, pierwszy stereotyp, który ci tak, przychodzi ja do głowy. Dobra, no ja tutaj mam niewiele, ale wybrałem takie, które się akurat najbardziej, no nie powiem, że tyczyły mnie, ale że pojawiły się w moim życiu. Ja od 15 lat nie jem mięsa i usłyszałem kiedyś taki tekst, najpierw wege, potem homo. Ja się śmieję, że to prawda. Mówię tak, jak dziecko nie chce kotleta, to w pysk i na siłę, nie? Ale to no nie, wydaje mi się, że to się nie sprawdza, bo znaczy no, ja nie mam takich znajomych, aczkolwiek nie wszyscy nie jedzą mięsa, tak? I są gejami, więc to jest w ogóle tak wyssane z palca. Pierwszy przykład z ręki, no to mój chłopak, przecież ja gotuję dwa obiady, jeden albo jeden wege, bo on też zje, albo mięsny i bezmięsny, jakby to w ogóle tutaj się nie pokrywa. Nie wiem, czy wy coś na ten temat słyszałyście. Nie słyszałam, ja powiem, że no od ciebie pierwszy raz o tym słyszałam, ale to wiem, o co chodzi, tu chyba chodzi o to, że większość takich osób nie jedzących mięsa, tak myślę, no to właśnie to zaczęło się chyba od kobiet, nie? I tu chcą chyba przypisać gejom jakieś damskie cechy i to chyba ma być coś obrażającego, ale tak, myślę, że facet to samiec alfa powinien p***ć mięso. Tak, no. Znowu kartkami szeleszczę, bo usiłuję znaleźć swoje stereotypy, ale już wiem, gdzie one są. One są u ciebie na kartce, po prostu dalej. Ajajaj. Tak, bo teraz mogę teraz ja, tak? Tak czy tak, ty chcesz, tak, Kaprylzo? Sorry. Chcesz? Dobra. No, więc ja mam taki, że jeżeli dwóch gejów za no, dziecko adoptuje, chłopca na przykład, no chłopca, bo dziewczynka to nie miała szans, chłopiec zostanie na pewno też gejem. Co o tym myślisz? No, bzdura totalna. No, jakby nie znam takiej pary. Aczkolwiek... no, nie wiem, jakby... To jest taki jeden z ogólniejszych i z bardziej takich popularnych stereotypów. Faktycznie to jest taki strach, że... no, dwóch facetów jak może wychować normalne dziecko. Przyznam się szczerze, że nawet tutaj miałem taki przypadek wśród moich bliskich, tak, moja mama kiedyś powiedziała coś takiego, co mnie w ogóle rozwaliło, ale ja miałem na to bardzo szybką i ciętą ripostę i za chwilę bardzo szybko się wycofała z tego stwierdzenia. Nie wiem, bo co powie, więc już zapytała mnie właśnie kiedyś, mówię, ale wiesz, jak ty byś miał takie prawo, no to no, co by się wychowało z takiego dziecka, z takich dwóch tatusiów? Ja mówię, no masz rację. A no to kto u nas jest tym krypto, nie? U nas w rodzinie? Ty czy ojciec?
No i była zawiecha, ja się zapytałem jeszcze raz, no kto, ty czy ojciec, nie? I on była po prostu totalna cisza, opodnięta szczęka i za chwilę mówi, Boże, jaka ja jestem wioska, jaka ja jestem ciemna, no tak, no przecież to chyba to tak nie wyszło. Mówię, no może wyszło, może mnie uświadomisz, ale wydaje mi się, że chyba nie. Skąd my byśmy się brali? Przecież nas... No nie wychowują dwóch panów, nas nie wychowywało takich ludzi jak ja. Ja miałem normalną mamę i normalnego tatę i normalnego, tak wyszło. No. Właśnie, to już słowo normalne widzę. To właśnie Tomasz Raczek na to bardzo zwraca uwagę. No, tak. Że nawet, zaczynamy, nawet, nie, nawet nam to weszło tak w krep, takie, tak. Jakby to było coś nienormalnego. No ale mówię, no takie są uprzedzenia, dopiero tak. Jak człowiek spojrzy na siebie, to... No nie wiem jakby było, jakbym się wychowywał w takiej rodzinie, aczkolwiek no takie podejście jest po prostu głupie. Fajnie, że ona to zrozumiała bardzo szybko, ale wiem, że dużo ludzi jakby, no nie dotarłaby do nich taka narracja, także wydaje mi się, że to jest po prostu wynika z niewiedzy i ze strachu. I no to właśnie. Się też tyczy tego kolejnego, mocniejszego stereotypu, który tutaj miałaś, tak. Chyba pierwszego. To jest w sumie no, najgorsze tak, w moim przypadku. Właśnie, tak, tak, tak. Nie to wiem, czy proszę. Od razu mówić, tak? No właśnie zastanawiam się, czy takich mocnych rzeczy nie zostawić na koniec, ale właściwie ale tak sobie pomyślałam, popularne. Ale może to powiedzmy na początku, żeby właściwie ci, którzy jeszcze nie śpią, bo my tu mamy takie pewne podejrzenia, że my usypiamy za pomocą naszych audycji, więc teraz jeszcze nikt nie śpi, to może rzeczywiście od razu mocno pojedźmy. O stereotypie, że większość osób utożsamia osoby LGBT z pedofilią, to znaczy no właściwie to chyba gejów, tak? Tak, dwóch panów właśnie. Dwóch panów, tak. Kojarzy, że skrzywdzą to dziecko. Wydaje mi się, że to stąd wynika. No. I to myślę, że dlatego jest ta niechęć do tej adopcji, tak? Tak, tak, przede wszystkim. No ale no, same wiecie, jak po tych, teraz po miastach jeżdżą te cholerne busy, które propagują takie treści. I ja się nie dziwię, że w ludziach narasta agresja i chęć po prostu, nie wiem, zatrzymania, spalenia tego auta, bo to jest równoznaczne z tym, jakbyśmy, nie wiem, no, mieli takiego busa i propagowali coś zupełnie innego, nie wiem, na przykład, że każda starsza osoba to w ogóle powyżej 65 powinna umrzeć, bo jest trudnym i obciążeniem. No, obciążeniem to jest chore. Na społeczeństwo, tak? Już przepracowała swoje. Tak, po co utrzymywać, lepiej tak. Utylizować. To jest chore. I też każdy by reagował, no bo to jest w ogóle... No, dla mnie to jest chyba jedna z najbardziej krzywdzących rzeczy, jakie w ogóle dotyczą grupy i społeczności, której jestem mimowolnie częścią, bo no... Na szczęście ja mam, tak jak już wspomniałem w pierwszej audycji, to szczęście, że moja rodzina jest w pełni za mną i mnie akceptuje. No, jakby zrozumiała to, kim jestem i wiedzą, że ja kiedyś bardzo lubiłem dzieci, teraz nie lubię, ale to już jest inna kwestia, tylko że wiedzą, że ja jestem raczej pacyfistą, dopóki mnie ktoś nie zaatakuje bezpośrednio i że ja bym nikomu krzywdy nie zrobił. I zrównywanie mnie z kimś, z pedofilem, no jest po prostu nie dość, że krzywdzące, to jest to no, straszne. Bo taki ktoś najczęściej jest pierwszy w ławce w kościele tak. I patrzy, załóżmy, na osobę, która ma kontakt z dziećmi, bo nie mówię, że wszyscy, bo tak też nie można założyć, bo też znam paru fajnych księży, ale dużo się o tym mówi i Europa się otwiera na ten problem. Mam nadzieję, że w Polsce też to w końcu się wydarzy i że zajrzymy w te ciemne strony, bo jak na razie wiemy, że tego nie doświadczyliśmy. I patrzą na tego jak dla nich Boga, gdzie to jest tylko człowiek, który ich teoretycznie powinien łączyć z Bogiem, który może za kotarą, że tak powiem, tutaj krzywdzić dzieci, a ten człowiek wypowiada się na temat społeczności LGBT, że to jest tęczowa zaraza i że to my krzywdzimy wszystkich naokoło. No coś tutaj jest chyba nie tak. Tak, jeszcze bo w ogóle ja... rodzice tego słuchają, rodzice tak. Łykają, ufają i po prostu oddają swoje dzieci w ręce diabłów, no jak tak powiedziała. Często tak na... Nie wierzą. To dziecko jest winne. Dziecko wlazło księdzu tak. Do łóżka. No, jak to jest w ogóle... Ja tego nie rozumiem. Nie. To tak, ja są można są tacy, wierzyć, są ale tacy tak rodzice, którzy w ogóle właśnie jeszcze temu tak. Dziecku tam, że ono to zmyśla, tak, tak. To już jest... To jest głupota, to jest nic, to jest zaślepienie, to jest totalne... To jest wypranie mózgu.
To jest wypranie mózgu, to jest, ale dla mnie to jest równoznaczne z tym, co jest w islamie, kiedy ktoś zabija drugą osobę, kiedy jest terrorysta, bo jest tak zaślepiony wiarą, że ktoś mu coś obiecał po tym, jak zabije tam niewiernych. I to jest równoznaczne. Jak się wypierasz dziecka i wierzysz bardziej w obcej osobie gdzieś w domu Bożym, tak, a nie własnemu dziecku i jego nie wspierasz, nie słuchasz i nie chronisz. To jest chore. Więc to jest taki jeden z najmocniejszych, najgorszych stereotypów. Ciężko nie przejdzie. Nie wiem, czy to jest, można powiedzieć, że to jest stereotyp. To jest... Znaczy nie, tak, no to właśnie, to nie jest stereotyp. To jest wymysł, to jest taka łaska? To jest wymysł, jakaś krzywdząca opinia. Ktoś, kto to wymyślił, naprawdę, no, musiał mieć zdrowo... Tak, musiał mieć zdrowo... Nie, zdrowo... zdrowo, niezdrowo. Głowę. Że tak powiem. Musiał mieć w głowie. Może kaprylda by teraz... No właśnie, tak, tylko teraz właśnie tak, już tego tak walnęliśmy, tylko że tak właśnie, ja tu mówię, że tak dużo mówi, tylko tak walnęliśmy coś tak mocnego, że no, teraz tak się będzie... zrobiło smutno, ale to jest... Ciężko będzie nam przejść do takich innych rzeczy. Dobra, dawaj kaprylda. No nie, no bo ja się zastanawiam, czy jeszcze coś od siebie dorzucić do tych poprzednich stereotypów. Nie, no myślę, że tu Marko wyczerpał temat. Natomiast ja tutaj... ja tu powiem tym, może... Tak, kartkami będziemy to leścić, ale mówimy o tym, więc możemy, tak? Ja może zacznę od tego, że ja pracowałam z jedną lesbijką, która się określała, no, jak to się mówi. No i ona mnie uświadomiła właśnie, tylko właśnie, no, jakby to powiedzieć, mam wrażenie, że ona mnie uświadomiła jedynie w swoim światopoglądzie, bo na przykład ona, a to Beksi tobie kiedyś opowiadałam, jaką ona ma, jaką ma tolerancję, że, no bo w zasadzie ona tolerowała to, co chyba najbardziej jej osoby dotyczyło, tak. Czyli jak ona gdzieś tak jakby ją ciągnęło w kierunku zmiany płci, to ona już miała takie poglądy, żeby się określić, że jak się ktoś czuje, na przykład lepiej by się czuł po zmianie płci, to niech to zrobi, ale na przykład facet, czyli transwestyta, który, no, heteroseksualny przeważnie, który przebiera się w sukienki, no to już jest zboczeniec, nie? I on na przykład denerwował Johnny Depp jako Jack Sparrow, bo on miał takie troszeczkę taką manierę. Albo na przykład, kto to? Szpak ją denerwował. Szpak ją denerwował, tak. No też i... Ralf Kamiński. To pewnie też. Jakoś nie mam z nią teraz kontaktu, ale to nie ze względu na jej orientację, tylko dlatego, że po prostu była bardzo trudną osobą. Ale z kolei jej partnerka, no to nie wiem, jak tam teraz sytuacja wygląda, no to bardzo wspaniała osoba. Taki a ja wiem, człowiek, dlaczego ty zmierzasz. Człowiek, bo tak, dusza, no. Tak. I zmierzam do tego, bo to tak, miałam nakreślone właśnie, że tam jak to, co wygląda z orientacją, właśnie ze zmianą płci. Natomiast jest tak, że mi się wydaje, że też jest pewien taki stereotyp. Ja może najpierw anegdotę opowiem. Lekcji chyba wiesz, o co chodzi. Nie anegdotę, tylko anegdotę, czy... Fakt autentyczny. Czy suchara. Nie. Suchar jeszcze będzie, a to będzie fakt autentyczny. Dobra. Tak, i powiem nawet, że patrz, Beksi, dzisiaj spotkałam na ulicy tą koleżankę i mi się tak przypomniało, tak, bo mam taką koleżankę po fachu, która dostała pracę u pewnego gościa też po fachu. Ja tego faceta nie znam, ale rozmawiałam z nim przez telefon i rzeczywiście tak słychać było po głosie, że to raczej jest gej. No i ten... Nawet też taka nie wiem, do czego głupia. Ty zmierzasz, ale krążysz? Ale gadam i krążę. I taka, nie, no bo wiesz, że ja lubię opowiadać, nie? I nawet była taka śmieszna sytuacja, że jak z nim rozmawiałam, to się tak wczułam, że on coś mi opowiadał. Ja tak, Boże. No i zmierzam do tego, że ona dostała ofertę pracy u tego gościa, nie? No już przechodzę do konkretów. I ona ma zazdrosnego dosyć męża. No i ten mąż był zazdrosny, że ona pójdzie pracować do tamtego faceta. No ona mówi, no co ty, przecież on jest gejem. A ten mąż jej wtedy odpowiedział, a kto wie, może go nawrócisz.
Tak właśnie, tak. O, to i zwierzę teraz... do tego tak do stereotypu, że to jest sprawa do nawrócenia. No właśnie, bo to tak z tych... Do wyleczenia, do terapii, tak, bo i tak dalej. Z tego mojego uświadamiania, no to wynika, że powiedzmy może ludzie mylą, że jak ktoś jest homoseksualistą, no to właśnie no to jego się nie da nawrócić. Natomiast jest też opcja, że ktoś jest biseksualistą, no ale to nie wyklucza tego, że dalej odczuwa pociąg do tej drugiej płci, więc to mnie to zastanawia, co Marko na to powiesz. Czy to by się dało nawrócić, tak? Tak, jak z tym nawracaniem jest. No niestety. Bo ja nawet oglądałam, kiedy słuchałam, że nawet wiesz co, że w kościele były prowadzone takie podobne terapie, no. Zupełnie zchybione. Nie, to tak nie działa. Kiedyś moja babcia mi powiedziała, że jak złapię za cycuszkę, to mi przejdzie. No i kiedyś na imprezie koleżanka była ze mną pijana i sama mi powiedziała, no to złap, próbujemy. No i nie zadziałało, także... Nie zatrybiło. Nie, no po prostu... Nie zrobiło nas. Nic, to tak samo prywolnie. W stronę w takim razie, czyli jak kolega się z kolegą napije i ten jeden jest pijany i on mu pomoże wyjąć... interes, żeby zrobił się kuto, od razu będzie gejem? No nie, no to tak nie działa jakby. No to jest totalna głupota, no ale faktycznie nadal dużo osób i też to w mediach się mówi, że gdzieś tam w jakimś kraju czy w jakimś stanie zakończyli jakby, zostało oficjalnie zakazane, tak? Czy są stosowane praktyki, jakieś zajęcia, gdzie starano się nawrócić osoby homoseksualne na heteroseksualizm. Nawrócić, tak jakby kiedyś... Nawrócić, no. Na tą dobrą ścieżkę. No. Jakby nie spotkałem się z taką sytuacją. Raczej w drugą stronę, że ktoś po prostu był krypto i się później no nie wygra z naturą i wychodzi... jego prawdziwe ja, a z osobami biseksualnymi, no to wydaje mi się, że no one mają pociąg do obydwu płci, więc wydaje mi się, że tutaj jakby też nie ma nawrotu na jedno, na drugie. Nie da się określić, no nie? Tak jak ta koleżanka, że musisz się określić, nie? Czyli to mimo wszystko nie. Znaczy ja troszkę tą koleżankę rozumiem, jakby ja wiem, o co jej chodzi, bo ja też mam coś takiego z osobami biseksualnymi. Ja znam może, no, 5 takich osób, parę, no dosłownie kilka. Ja... No też nie chcę powiedzieć, że akceptuję, bo tutaj Beksi ma z tym problem ze słowem akceptacja. Nie, tolerancja, mój mąż powiedział. Ale ja... No ja nie mam problemu z tym słowem, bo to jest coś takiego, że ktoś ci powie coś, nie wiem, w tajemnicy i ty to akceptujesz, jakby masz tajemnicę, nie? Ktoś coś zrobił złego, dobra, akceptuję to, co robimy, nie? Ale ja z osobami biseksualnymi mam o tyle taki problem, że ja nie jestem w stanie tego umysłem objąć, jak to jest, bo owszem, ja wiem, że raczej większość społeczeństwa jest heteroseksualne, dlatego mamy takie, a nie inne problemy, bo jesteśmy stłamszeni, mniej akceptowalni, tak, no bo to jest wyjątkowe, to jest inne. Ale w moim umyśle jest tak, że ja jestem tylko na jeden kierunek nastawiony, tak jak osoby heteroseksualne. One są nastawione na płeć przeciwną, no a my na płeć tą samą. A osoba biseksualna, no ja nie wiem, jakie to jest uczucie w ogóle, że masz pociąg do obydwu płci. Ale wiesz co? Czy sorry? Aha, dobra, bo tak nie można przy nim przerywać, nie? I taki, czy myśli, nie, bo on nie, bo później mi myśl umknie, nie? Tak się, tak komuś przerywa i tak się nie, od razu... Nie, ale już jakby ta myśl, chodzi mi o to, tak? Że ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak to jest i o nawrotach, no... To trzeba by się było takiej osoby zapytać tak naprawdę, bo wiem, że mają czasami tak, że po związku z dziewczyną chcą być z chłopakiem i na odwrót, nie? Więc jakby nie wydaje mi się, że to są nawroty, tylko po prostu tak ta osoba nie patrzy na płeć, tylko na osobę. Chyba na charakter bardziej. Właśnie to chciałam powiedzieć, że się zakochał, bo ja nie wiem, teraz jeszcze takie coś było, że ktoś się, tylko już nie wiem, jak to się nazywa, że ktoś się zakochuje w czyimś intelekcie. Tak. Kurczę, jak to się... To jest panseksualizm? O, tak, tak. Jezu, to może jest właśnie... mówiąc, ja tego też jakby... Więc za może dużo jest tego dla mnie. Tak, ja więc może ten, właśnie te osoby bi to właśnie się zakochują po prostu. Dla mnie jest właśnie za dużo seksualności, ja się tego nie zgłębiam. Chciałbym też bardzo poznać osobę aseksualną, bo w ogóle mój umysł nie jest w stanie tego ogarnąć, jak to jest możliwe, że w ogóle się nie ma pociągu. A mi się wydaje, że ja znam taką osobę. I bardzo bym chciał, bo to jest nie do opisania. To książka to jest jedno, artykuł to jest drugie, ale poznać taką osobę, ale tylko chciałam... Mi się wydaje, no nie chcą pracy, ale mi się wydaje, że u nas pracy jest taka osoba. Ale nie powiem nic więcej, dobra. Chciałam tylko nawiązać tutaj do Kaprildy myśli, że
No teraz mi wyleciało. No ładnie. A, że ja też rozumiem tą koleżankę pod tym względem, że jak widzę osoby typu właśnie Ralf Kamiński albo Michał Szpak, to jakby, no, tylko że ja nie podchodzę do tego tak agresywnie, jak ludzie, którzy totalnie jakby są przeciwni. Ja mam coś takiego, że o Boże, jak ta osoba wygląda, o Jezu, ale po co? Ale to jest moje, ja sobie tak powiem, ale to jakby z niczym się nie wiąże. Mm-hmm. No bo to jest szok i te osoby zazwyczaj chcą się wyróżnić, więc to jest dla szoku. Ale za tym jakby nie idzie żadna taka agresja, złość, jakaś taka negatywna narracja, czy pejoratywne określenia. Raczej takie, kurde, no jakby po co? Nie rozumiem, jakby nie o rezonujesz co chodzi, ale... z tym. Tak, ale nie mam jakby z tym problemu, żeby też, nie wiem, oglądać i tak dalej. No, na przykład teraz program Top Model, taki był Ralf Kamiński. Mm-hmm. No ja bym, tak jak on, się nie chciał na przykład zaprezentować, bo mi się to nie podoba, ale to nie znaczy, że to jest złe. On nikomu krzywdy nie robi. Poza tym to jest też artyzm artysta, w ogóle. Artysta, to też. Ale rozumiem, że są skrajne reakcje, bo ja też mam takie reakcje, tylko że one się kończą na reakcji, a nie wiąże się to, nie wiem, z agresją, więc jestem w stanie zrozumieć, że jest szok i chyba to na tym polega, zwłaszcza jeśli mamy styczność z artystą, no to on się musi wyróżnić. Tak, no, przecież muszą o nim mówić też. Tak, nie, tak. Tak. I nie wiadomo, ile w tym wizerunku jest, nie? Tak. Dokładnie. To są Freddy, mój ukochany. No widzisz, Freddy, też przecież tak. Nie zawsze wyglądał super macho, tak? Miał różne etapy. Macho, no właśnie. I tutaj od razu wtrącę o kolejny stereotyp. Homo to słabe cioty. No, dosłownie. Tak, że tutaj każdy no jest... No właśnie, tak. Też bym miała coś do powiedzenia co do tego stereotypu, ale to może za chwilę. No bo udarło się tak, że każdy jest niewieściały, słaby, ale no jednak istnieje ten podział na... no akurat tutaj to nie wiem, czy to jest dobre, ale nawet na... podział jakby w łóżku, tak? Czyli ten aktywny i pasywny, albo mieszany. Dobra, nie chcę w to wchodzić, ale to też nie znaczy, bo mi się tak naprawdę, ja do dzisiaj tak żyję, że wydaje mi się, że jak idzie dwóch chłopaków, wiem, że jestem w klubie, widzę dwóch, widzę parę, jeden jest taki duży, jakby większy, przypakowany taki facet, a drugi jest taki drobny. A ten mniejszy ja dominuje. Już wiem, to jest kim, tak. A naprawdę... No. Kiedyś się przekonałem, że wcale tak jakby z rozmowy wyszło, wcale nie. I dla mnie to też jest stereotyp. To ja też jakby mam te stereotypy w głowie. No ale ja jestem ze wschodu, jestem z mojego miasta, ja jestem wychowany, że może nie, że do garów, tak? Ta słabsza strona, ale ja mam jasny podział. Ja zawsze chciałam znaleźć tego drugiego, tak? Czyli nie takiego jak ja, tylko tego przeciwnego. Już tutaj nie będę zaznaczyć, to jest moja prywatna sprawa, jak to tam wygląda, ale no... Pewien podział ja też mam zakorzeniony i nie wiem, czy to jest stereotyp, ale ja po prostu jestem tak wychowany i ja chciałam znaleźć tego jednego na całe życie, żeby jakby dopasować go do mojej sytuacji. No i mi się chyba udało, ale no faktycznie nie zawsze to idzie w parze, tak? Że jak jest gej, to na pewno jestem zniewieściały, bo możemy się naprawdę bardzo zaskoczyć. I mi się też kiedyś zdarzyło. Ja nie wiem, czy mogę to przytoczyć, ale kiedyś... No to wytniemy. Dobra. Przytoczę. Byłem miała kapryna. Ale proszę to tak wypikać, żeby było wiadomo, co mówię, bo to są dobre też przecinki. Mieszkałem tydzień czasu w Warszawie na Hali Mirowskiej, tutaj te tereny. No i trzeba było się obeznać trochę tutaj w dojazdach na uczelnię i to było 7 lat temu. No i byłem na przystanku i to była godzina 13-14, środek dnia. No i byłem na przystanku tramwajowym tylko ja i jakaś babcia, no tam w jakiejś odległości. No i stoimy, no tam wiadomo, czekamy na tramwaj, podchodzi do nas dres. Ale taki duży, po prostu typowy dres, jak z Pragi, przypakowany, łysy, zakapturzony. No ja oczywiście już drżę, w sensie nie, że z podniecenia, tylko raczej ze strachu, no bo no, co, już widzę, że coś tu się kroi, tak? Że coś tu może być nie tak. No i on do mnie podchodzi, tak bujając się z nogi na nogę i tak się patrzy w lewo, w prawo, gdzieś tam, coś tam, no i w pewnym momencie, no ja już widzę, że on będzie jakiś problem. No i tutaj zacytuję dosłownie całą sytuację, żeby nie było, że to jest cytat, tak? No, siema. No, siema. I tak cmoka. Ruchasz się, czy trzeba z tobą chodzić? Także no ja zamarłem, tak, zanim mówiłem, ale wyobraźcie sobie, jaką mnie miała ta babcia.
ona się spojrzała, chyba udała, że tego nie słyszy. Ja na nią, na niego i no jedyne, co mi przyszło do głowy, to po prostu z takim zapytaniem dalej? Dosłownie, no. Ja, nie, to nie, i odszedł. No. Dosłownie to była taka sytuacja. Później, po jakimś roku czasu, jak tam mieszkałem, dowiedziałem się, że pod Halą Mirowską znajduje się klub. Aha. Ja nie wiedziałem. Mieszkałem tam 2 lata. Nawet chyba po 2 latach się dowiedziałem, że tam jest klub gejowski. Jest miejsce homo-friendly i no, nie wiem, czy on wychodził stamtąd, bo to był środek dnia, ale jakby, no, nie wiem, czy to tłumaczy tak, że tam jest blisko to miejsce, więc może on tam gdzieś się kręcił. Nie wiem, nie wiem. Było to co najmniej po prostu no, dziwne, chamskie, niesmaczne, tak, no. Z perspektywy czasu teraz mogę powiedzieć, że był bardzo przystojny, tak? Ale to nie znaczy, żebym się skusił, jakby ja nie jestem taką osobą, ale no, to mi się zdarzyło w biały dzień i to, bo tutaj chodzi o ten stereotyp, że to cioty, czyli on jakby mnie uznał za taką ciotę, na to wychodzi, tak? To on tutaj był, to był ten przysłowiowy samiec alfa, który naprawdę jakby się spotkało w bramie na pracę, to mogłoby być nieciekawie. Mm-hmm. Także... tak można by było pomyśleć, tak? Bo... można by było się zastanowić, no nie wiem, uciekać, czy to ma sens, tak? Tak, no to gruba sytuacja. Słuchaj, takie pytanie. Kaprylda, chcesz coś, czy mogę? Co, do mnie mówisz? Bo czkawkę miałam tak. Przed chwilą, sorry. A, z wrażenia. Po tej opowieści. Nie, bo ja to dobra, powiem teraz krótko, wiesz, że ja lubię gadać, nie? I chciałam trochę tak się rozkręcić, ale nie, dobra. No to krótko i zwięźle teraz, nie, no bo właśnie też miałam nawiązać do tego stereotypu, tylko to akurat też coś było związane chyba akurat ze zmianą płci. Ale chyba myślę, że gdzieś to jest pomiędzy jakiś taki element spójny. Oglądałam kiedyś reportaż, to było o gościu, tylko to był jakiś tam amerykański chyba reportaż, że gościu ćwiczył, nie wiem, jakiś tam uprawiał sporty ekstremalne, był komandosem, no takich typowo męskich się imał tych wszystkich zajęć, żeby sobie chyba, czy wszystkim, żeby udowodnić, że jest taki męski właśnie, no ale jednak właśnie natura z nim wygrała, on nawet miał żonę, miał dziecko, no ale jednak zdecydował się na zmianę płci i właśnie to co mówi Marka, że to jednak często jest chyba mylące faktycznie, że tu się popatrzy na takiego kurczę kafara, a tu niespodzianka. Może to jest taka wewnętrzna walka wręcz. No właśnie. Ale czy to jest walka ze sobą, czy to jest walka z ludźmi? Tak mi się wydaje. No. Tak mi się wydaje. Żeby nikt tego nie pomyślał, tak? Żeby nie było nawet cienia wątpliwości. Tak, też o tym myślałam, tylko właśnie jeśli chodzi tu tak, no, jeśli dobrze zrozumiałam, co powiedziała Kaprylda, to wynikało z tego, że facet był kobietą, tak? Chciał zmienić płeć, więc to, że się tak wcześniej pakował, to później w sumie na jego niekorzyść wpłynęło, gdy już te płeć nie wyszło to dobrze, tak? Bo potem już jest ciężko. Chyba sylwetkę zmienić, nie? W jakiś tam sposób na taką bardziej kobiec, po takim pakowaniu, nie? No tak, jak pamiętam, jak tam jego pokazywali, on był w trakcie zmiany, no to tak, no, to kiepsko troszeczkę wyglądało, no tak, właśnie, bo... że o to, tak on uczył się chyba specjalnie mówić, tak A to no, właśnie to jest taki dylemat, właśnie, ale to właśnie tu wchodzimy na te sprawy już. No on w ogóle, co ciekawe, on potrzebował chyba... Gdzie najpierw przed okresem dojrzewania jest to, tak, zanim hormony zaczną. No tak, on potrzebował takiej nawet nauczycielki gracji, bo on normalnie ruszał się jak facet. Wychowywał się jak facet, taki typowy macho, no. Nie, to jest ciężki temat. No właśnie. Tak. Myślę, że to jakbyście chciało, możemy kiedyś pogadać, ale to jest ciężki temat i ja w ogóle nawet nie lubię o tym myśleć, bo wydawało mi się, że ja miałem ciężko. Jak myślę o takich osobach, to nawet po prostu nie chcę sobie tego wyobrażać. Jest to straszne czuć się obco we własnym ciele. I to jeszcze, to jest jedno, ale że cię jeszcze nie akceptują naokoło i też często w rodzinie. Nie wiem, czy moi rodzice by to zrozumieli, gdybym miał taką sytuację, więc samemu ze sobą jest trudno, co dopiero jeszcze naokoło. I no, dramat. Ja widzę jako przykład Anna Grodzka, tak? Po prostu poznałem na żywo kiedyś na manifestacji pod Sejmem przeciwko obojowi rytualnemu. Po prostu cudowna osoba, naprawdę. Ja też kiedyś byłem takim, o co chodzi? Ja też myślałam tak. Wiesz, jak to jest? Nie chcę powiedzieć, ale co to jest? O co tu chodzi? Boże, jaka to jest cudowna osoba. Taka po prostu, nie chcę powiedzieć ciepła, tak? Nie lubię tego wyrazu, tylko jest ciepły, tak? Ale
no tak po prostu miła. Mam wrażenie, że nawet jej głos jest tak dopasowany nawet do jej sylwetki, że by ktoś nie wiedział i się nie wgłębiał, to by wcale się nie przyczepił. Cudowna, mądra osoba i znam też heteroseksualnych facetów, którzy tak samo uważają. I też się kiedyś zaskoczyłem, bo wiem, że od razu to kuje w oczy. Nie każdego, naprawdę niektórzy są na tyle już ogarnięci i otwarci i jakby rozumni, że to człowiek jak każdy inny, naprawdę. I to, że był w Sejmie w naszym kraju, też uważam dużo znaczy. Nawet samo to, że był taki człowiek, tak, była kobieta, już jej nie ma, ale była. I to już jest ten fakt. Uważam, że to był duży, duży krok do przodu przez, dla naszego kraju. Przez Annę Grodzką mój mąż ze swoim bratem już w nie rozmawia. O kurde. No to było kilka lat temu. Brat sprawiał wrażenie, że w ogóle rozumie sytuację naszego syna i w ogóle naszą, no i że to jest jedna, prawda, jedna brać. A zaczął sobie właśnie pokpiwać, że widział, że od razu się zorientował, że ktoś taki duży i w tym momencie mój mąż, wiesz, wychodzimy. W ogóle na tam trzy, tak nie wiem, może tam trzy słowa mu powiedział, no jeżeli ty nic nie rozumiesz, to my nie mamy u ciebie czego szukać i nie widzieliśmy się już kilka lat. Przez właśnie przez takie żarty. I nie zrozumiałem, także mi się to od razu, teraz mi się to właśnie przypomniało, przypomniało się Annie Grodzkiej, że tak się stało, ale po prostu my nie możemy popuszczać. Że tak popuszczać. Popuszczać. Ale no po prostu jak się tak się zacięłam i mój mąż też się tak zaciął, że jesteśmy twardzi i jeżeli ktoś twierdzi, że rozumie, a później wychodzi, że nie, to nie mamy u takiej osoby czego szukać. To nie jest jakaś tam, że mu zrobię na złość, że o, będzie mu na pewno przykro. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby nie przebywać z osobami, które w ogóle cię nie rozumieją, nie czują i mogą cię zranić w sumie w każdej chwili, nawet nieświadomie. Po co się narażać na coś takiego? Ale nasza rozmowa w ogóle odfrunęła w zupełnie nieoczekiwanym kierunku. Takie pytanie mam. Czy orientacja to tylko seks? To mnie interesuje. Kurczę, na czym to polega? To nie będzie o stereotypie, tylko takie pytanie sobie na końcu. Znaczy, nie na końcu, to nie będzie jeszcze koniec audycji. Ostatnie na twojej karce po prostu. Tak, ostatnie na mojej karce, bo to nagle dziś mi przyszło do głowy. Nie rozumiem pytania tak szczerze. No właśnie, o co chodzi? Czy to, bo wszyscy ludzie, bo ja już mówię, dobra, proszę, nie powtórzenie nie pytania. Nie wiem w ogóle jakby o co chodzi. Dobra, już ale, mówię. To bo tak sobie zapisałam, się ale o, rzeczywiście, zadałam je wprost, jak było napisane. Taka Milda ma suchar, poczekaj, niech nas wytrąci. Dobra, to taki reset będzie z tym, no, wsiada, a propos, pijany wsiada do taksówki, nie? Siadł i tak siedzi w tej taksówce, no to taksówkarz mówi, no to gdzie mam jechać? Ale o co chodzi? No pytam, gdzie mam jechać. Ale o co chodzi? No pytam pana, gdzie mam jechać. Ale o co chodzi? No już tak kilka razy, ale o co chodzi? Nie, w końcu się wkurzył ten taksówkarz i mówi, no panie, do jasnej jestem taksówkarzem, więc chyba mam prawo wiedzieć, gdzie mam jechać. A tamten, a panie, ja jestem pijany, chyba mam prawo wiedzieć, o co chodzi. Dobra, tłumaczę, o co chodziło w moim tym zdaniu, które sobie wielkimi literami tu wydrukowałam. Chodzi o to, że ty są tutaj takie żarty różne, niewybredne, gdy jest takie no, kpienie, mówienie, nawet osoby, które tam im nic nie przeszkadza, to mówią, ja nikomu do łóżka nie zaglądam, nie? Tak jakby to chodziło tylko i wyłącznie o to łóżko, po prostu o nic więcej. Teraz to rozumiem. To wiesz, o co mi chodzi. Tak. No? Wiesz co, wydaje, muszę tutaj poprawić sobie tylko, bo mi się zaplątał. Słuchawka mi się zaplątała. Betty, a to pamiętasz, to było w tym filmiku, co ci przesyłałam, od ten ojciec. No. Ten ojciec, co właśnie mówił, że ludzie to myślą, że heterycy to się zakochują, a homoseksualiści to tylko seks uprawiają. On coś takiego mówił, nie? Tak, właśnie ten film podlinkujemy koniecznie pod naszą audycją, bo to jest bardzo ważny film. Ojciec, znaczy taki naukowiec, on jest to chyba lekarz, lekarzem, tak, lekarz, który kardiologiem czy chirurgiem ogóle, jakimś, tak. Jego ma syna geja i on to w ogóle to na TEDzie, zgłębił bardzo. To TED?
TEDx, tak, jakoś tak, nie? Tak, tak, tam, TEDx, gdzie się TEDx, ludzie który... wypowiadają. No. Tak, w każdym razie no, wynikało z tego, że gdyby nie było osób homoseksualnych, to w ogóle rodziny by upadły wszystkie. I to nie żart, i on to rzeczywiście udowodnił. I, no pięknie opowiadał o tym synu, mi się chciało płakać po prostu ze wzruszenia. No właśnie, to powiedz coś jeszcze. No nie, bo to nie w każdym... Ja nikomu do łóżka nie zaglądam, tylko czy mi się od razu słabo robi, jak takie coś słyszę. No tak, bo przecież my to tylko wystawiamy łóżka na ulicę i s***my, nie? I wszyscy nam zaglądają. To wiesz co, możemy to połączyć z moim, czyli samoistnienie homo i coming out to jest homopropaganda. Tak, to, że ja jestem i o tym mówię, to już jest homopropaganda. Po prostu słowo homopropaganda, no naprawdę Oscar dla osoby, która to wymyśliła, bo to jest rewelacyjne. Tak samo słowo ciapaty, po prostu te słowa już tak weszły w narrację polską, że chyba będą w słowniku. Nie uważam, że to się tyczy wyłącznie seksu. To się tyczy preferencji, zachowania, życia, stylu, nie wiem, wszystkiego. Wstajesz rano i taki jesteś. I słabe jest to, że kiedy ja poznam dziewczynę, to nie muszę mówić, słuchajcie, bo ja jestem hetero. Tak. I tego się nie da zrozumieć, tego się nie da opisać. Bo ja nie wiem, jak to jest nie czuć tego strachu. Że muszę o tym komuś powiedzieć, że ktoś mnie polubił, ale on może być taki przeciwny i jak on mnie dobrze nie pozna, to będzie przeciwko. To jest chore. No ale tak, tak już jest. No i nie definiuję tego z seksem, bo to, że ktoś się dowie, to nie musi... No ale tak, ta osoba od razu będzie myślała, co ja sobie robię, tak? Tak, to właśnie... Skąd ja to wiem? No. A to jest po prostu... No ale... No bo orientacja się tyczy seksu, tak? To jest orientacja seksualna, ale to nie znaczy, że... jak ja się budzę, to myślę o tej orientacji tylko w kontekście jakby kopulacji, tak? Raczej w kontekście, no nie wiem, no tak jak każdy człowiek o sobie myśli, tak wstajesz i wiesz, kim jesteś, wiesz, co robisz i wiesz, jakie masz odczucia i jakby, no nie wiem, idąc do pracy czy robiąc coś ważnego, nie myślisz tylko i wyłącznie o kopulowaniu, tak? Z płcią przeciwną, bo to cię definiuje, nie. To się tyczy wszystkiego, twojego zachowania, zawodu, jaki wybierzesz, jaki masz charakter, przekonania, no wszystko, więc wydaje mi się, że mówienie o tym przede wszystkim jakby na głos i tutaj wychodzenie z szafy w moim przekonaniu sprawi, że ludzie zobaczą, że to nie jest mniejszość, tylko to jest no, jakiś tam odsetek, tak, ale że tych ludzi jest sporo, oni są wszędzie, są wśród nas i to tak samo jak kolor oczu, tak? Jak jest więcej, nie wiem, brązowo-okich, a niebieskich, no to spalić na stosie, bo ci niebiescy są... Tak. No to jest nienormalne. Po prostu jesteśmy różni, tego się trzymajmy. Rudych też, tak. No, też przecież było, tak? I rudych, i albinosów, i... Kiedyś leworękich. No, znaczy praworęki. Tak, no tak, leworęki to sobie. To jest, no... Bo przecież przywiązywało się rękę, kiedyś, tak? Będzie tak, że na całym świecie to będzie zrównane, ale uznajmy, że u nas tak nie jest tak źle, bo w ogóle mogłem się urodzić w Afryce albo na Bliskim Wschodzie, gdzie mnie w ogóle już by zrzucili gdzieś ze stosu, znaczy ze skały. Ze skały, albo no, także trzeba doceniać to w jakiej sytuacji się znajdujemy, ale też nie ukrywać się i nie dać się właśnie takiego. Ukrywanie to w ogóle właśnie doprowadzi do tego, że będzie tak właśnie jak ci, jak chcą ci drudzy. Ich jest mało, więc oni się burzą. Czego się burzycie? Nie? A jak nas każdy przed w rodzinie miałby kogoś takiego i znałby, jest coraz więcej. Widziałam ostatnio taki sondaż, że kiedyś to było 15% teraz jest około 46% ludzi, którzy w swoim otoczeniu, środowisku, wśród znajomych mają minimum jedną taką osobę, tak? Taką, czyli o innej orientacji niż heteroseksualna, czyli świadomość się poszerza. Znasz, to już wiesz, to już się nie boisz, to już nie jest obce, więc... Matko, czego to się patrzy? Więc to do tego jest niepojęte. No, ale to jest dobre, to znaczy, że było 15% osób, które o tym mówiły, a teraz jest 45%, połowa, połowa już... Nie czuję tego strachu, tak? Ja to tak odbieram, tak? Czyli więcej osób mówi o tym na głos. Nie boi się, tak? Jest to jawne, więc może takie stereotypy typu, że samo istnienie albo że to się tyczy tylko jednego, że my to się tylko mówimy, że nic innego nie robię. Wiesz co? Beksa, gdybym ja tylko i wyłącznie definiował swoją orientację na podstawie seksu, tak? I kopulacji, to ja bym, to jak ja bym pracował w tej firmie? Jak ja bym tylko i wyłącznie tutaj, no... No.
A jednak, kurczę, płacą mi za coś innego, także wydaje mi się, że chyba nie tędy droga. Także to chyba też mamy obalone. Tak. A wiecie co, bo mi się teraz jeszcze przypomniało o tym, o osobach biseksualnych, tak? Jak rozmawialiście, to przypomniało mi się, że kiedyś właśnie, no w czasach, gdy Freddy, no, pisząc do końca, prawda, się nie określił, wszyscy wiedzieli, a on nie powiedział tego wprost. To jest super. Tak? Dlaczego musiał? Znaczy nie, masz rację, że nie musiał, ale jednocześnie się ukrywał, tak? Mi o to chodzi, bo gdyby żył jawnie i nic nie mówił, to okej. Okay. A ukrywał się i mówił, że jest właśnie biseksualny, że kiedyś to biseksualizm był właśnie formą tego takiego coming outu do połowy. Tak. Że wcale nie był biseksualny, ale no to myślał, że to tak trochę wyłagodzi, wyhamuje. No i jeśli jeszcze chodzi o właśnie to ciągłe myślenie o tym seksie, to niedawno w radiu coś takiego usłyszałam, o matko, jak mnie to zbulwersowało. Był taki konkurs w chyba jakimś tam radiu takim rockowym. Między innymi takie padło pytanie, jakie zwierzęta najbardziej lubił Freddie Mercury, nie? I no ktoś tam, koty. O, ho, ho, a ten prezenter, o, ho, ho, a można by było pomyśleć, że króliki, bo kopulował jak królik. To po prostu... Myślałam, że radio rozwalę wtedy. No słuchaj, jaki jest dobry żart, trzeba się śmiać, no. Świetny. Nie, wiesz, ja też nie lubię wybielania. Ja też nie lubię wybielania i jak, nie wiem, jest ktoś, jest pogrzeb, tak jakby wszyscy mówili, że ja kochałem życie i w ogóle byłem taki super i wiesz, i bez sensu. Co to znaczy kochać życie? Nikt nie powie, że kocha życie. To jest w ogóle takie bzdury. To był super, w ogóle uczynny, miły i nieprzeklinający i pozytywny, a będzie wiesz. To wycięcia, co? Słyszałam. No słuchajcie, no wiemy, że on lubił kopulować. Taka była prawda. I ja myślę, nie wiem, czy był biseksualny, ale mówiło się o tym, że i z kobietami, i z mężczyznami, i wielokrotnie. Tam też pojawił się później wątek chyba AIDS, także... Wątek, ale zmarł na AIDS. No... Że tam pozarażał też wiele osób, nie? Tak. Ale wtedy była inna świadomość, także nie ma co zakłamywać rzeczywistości. Prawdopodobnie tak było. Ale czy to jest wada? Sam tego nie robił, tak? Nikt nikogo nie zmuszał do niczego. Tak, ale nie. Jesteśmy tylko ludźmi, wszystko jest dla ludzi. No ale miał tego swojego ukochanego i później już był mu wierny. Dobra. Dobra, Kaprylda, dawaj teraz ty, bo my żeśmy tutaj dali jedną... No teraz... że my rozwiązłość, nie. No teraz... Nie, mówię, że daliśmy, że ona siedzi. No. Weź, prawda. Daj jakiś stereotyp. Jakiś stereotyp? Dobra, to teraz powiem suchar, bo będzie związany ze stereotypem, który też w telewizji słyszałam, a to było chyba na Discovery, też jakiś reportaż. Cholerna telewizja. Cholerna telewizja, tak. Słuchajcie, to będzie taki no prywolny, tak. Sorry, te prywolny, ten program, to będą nas słuchali, będziemy mieli... No tak. No dobra, dawaj. No tak. Dobra, jeszcze mogę później powiedzieć zabawną sytuację z pracy, ale to później gdzieś tam na koniec. A propos gejów. Myślę, dobra. Że dwie audycje dzisiaj nagramy. No dobra, więc tak, miał być najpierw suchar, to już ten docelowy, no. Tak. I to będzie suchar z tego teleturnieju, z którego ja czerpię inspirację, że opowiadam suchary, tylko że nie opowiadał go pan prowadzący, tylko uczestnik. No więc tu, wow. Tak, sytuacja wygląda tak. Że niedźwiedź wybrał się na spacer i tak chodził po tym lesie, chodził i tak jakoś tak mu się długo zeszło, zaczęło się ściemniać i gdzieś tak już tak, to, jak była taka szarówka, to gdzieś nagle wpadł do jakiegoś takiego wielkiego dołu, potłukł się, zęby sobie wybił, no i no biedny nawet nie mógł się wydostać, bo wielki ten dół, nie mógł wezwać pomocy, no bo buzia obita, spuchnięta, zęby wybite, no w seplenił w ogóle, tragedia, nie? No już w końcu tak ciemno się zrobiło, no i te zwierzęta inne się zaniepokoiły, no i zaczęli szukać tego niedźwiadka, nie? No i tak chodzą po nocy, szukają go, no i w pewnym momencie zajączek idzie, patrzy, oj, taki dół, nie? Coś tam się rusza w tym dole, nie? Więc zaczął świecić tam latarką, nie? I no, świeci i tak pyta, halo, kto tam jest? No a niedźwiedź w tym momencie z tym swoim ryjkiem opuchniętym, nie świeć. Więc zajączek wyłączył latarkę i poszedł dalej. Kurczę, to ty wcale są takie suchary. Spodziewałam się, że mnie to tak rozbawi.
ty słuchamy. To oczywiście ja mówię. To miał być, być sobie słuch. Przepraszam. Kilka chwil później. Nie śpię. O my god. Nie wytrzymam sekundy. Kilka kolejnych chwil później. O, jestem najmocniej Państwa, przepraszam. Najmocniej Państwa przepraszam, ale teraz bym słuchał. Matko, popłakałam się, dobra. Poczekaj. Poczekaj, teraz nie wiem, jaki mam stereotyp. Nie, już wiem, ja panuję nad sytuacją. A, już wiem, dobra. Tak. O, właśnie, czekaj, no, bo ja miałam mówić o stereotypie, bo to był ten suchar. No właśnie, bo byliśmy na sucharze. O, matko, się, tak. A, to ja zabrałam kartkę. Marko. No, to była dotykać. Petarda. No, no i więc chodzi o to, że słyszałam o takim stereotypie. To też takie, no, trochę podobne jak ten kafar, co do Marko tam na przystanku podszedł, nie? Bo było właśnie o takim chłopaku, który... Czele, wiesz, jeszcze mam zapomnieć, co to mów. Było o chłopaku, który... On był taki właśnie misiek, taki misiowaty, grubszy, z brodą, zarośnięty, kudłaty, nie? I on był gejem, nie? I nie mógł się odnaleźć, bo właśnie on też chyba żył tym stereotypem, że jak gej, to albo jakiś taki, kurczę, laluś musi być, albo macho, nie? I się jakoś tam się dowiedział właśnie, że jest taki typ geja, przynajmniej nie wiem, może w Ameryce, to nie wiem, no, który... Masakra, o którym mówi się miś właśnie, że to taki misiowaty, taki z brzuszkiem pan, z brodą i tak dalej, nie? Jest coś takiego faktycznie. Tak? O, właśnie, teraz ty widzisz, no, proszę bardzo, mamy specjalistę. To specjalistą jest... Ja? W życiu. Nie, po prostu... No, czy istnieje ktoś taki? Jest takie określenie, tak. Na, że miś, tak? Miśki, po miśki, prostu miśki. A, miśki, tak, no. No. Na policji tak słyszałam, że mówią, że miśki stoją z radarem. Tak, spory starszy, no nie wiem. No 20-latka tak nie nazwiesz, 30 mm-hmm. plus, coś takiego, mm-hmm. starszy, mm-hmm. Większy... Włochaty pan, to jest misie. No właśnie. Co kto lubi, no? Ale przypomina mi się tak król Julian, jak tą niedźwiedzicę tam poderwał. Mówi, masz taką lśniącą szczecinę, cenię to w kobiecie. Czy widać, nie będziemy mogli prowadzić. Król... Zostawmy to niedźwiedzie, bo nie dobijemy do końca. Zobacz, ile będziesz miała roboty później z tym wszystkim, z tym wycinaniem. Przez ten dowcip. Musisz dobierać tam. Prawdziwe suchary. Nie był suchary. Dobra. No dobra. Teraz ja będę. Mobilizacja. Miała. Mobilizacja, dobra. Pełna mobilizacja. Ja powiem tylko, że już wyczerpałam moje motywy, a teraz już... Będę... Będzie bardzo poważny, tak. Teraz będzie bardzo poważny stereotyp, właśnie no. Taki, no taki trochę o tej zniewieściałości. Chodzi o to, że specyficznie mówią, specyficznie się zachowują. Miękkie ruchy, jak to syndrom zwichniętych nadgarstków. Bardzo ładnie to pokazujesz. No. Nadgarstku tak, plus... Tak. To jest, no, ale to tak. Plus właśnie specyficzny sposób. Po ale co? Ale po co? Bo ja usłyszałam pewną koncepcję i właśnie jestem ciekawa, czy ty powiesz... Po co tak robimy? Tak. To jest naturalne, tego, o tym się nie myśli. Nie, mam nadzieję, że ja tak akurat nie robię, ale wiem, że czasami tak potrafię... No, ale... Jest ciężko mówić o samym sobie, no ale ja w poprzedniej audycji wspominałem, że ja nie mam za dużo takich znajomych, bo właśnie mnie to też trochę tak, o Jezu, no kuje jakby, o wiesz, kuje mnie i teraz tą ręką tak zrobiłem. Kuje mnie to, co sam robię. Wiesz co, zabrzmiałeś jak mój kolega z pracy. Ja bym chciał, żeby... tutaj nasi słuchacze, no bo ja do tej pory mówię jakby normalnie, więc niech nasi słuchacze wyrażą swoje opinie w komentarzach, czy faktycznie tak jest, jak się mnie słucha, z samego głosu, bo nikt swojego głosu raczej nie lubi. Ja wiem, że niejednokrotnie on brzmi bardzo pedalsko, ja to też dosłownie mówię.
Z czym się kiedyś starałem walczyć, ale ja nie mogę, bo ja mogę też mówić inaczej, tak? Mogę mówić tak i nie ma problemu, jakby. No matko. Ale ja się wtedy męczę. Po prostu to. Ale jako w ogóle powinno to być naturalne, ale ja się męczę, jakby ściskam gardło. Mm-hmm. Widocznie coś mi tutaj nie zagrało, nie wiem, no nie mam jakiegoś wielkiego jabłka Adama, ile w ogóle tutaj, no gdzieś jest. Ale no, podobno to się słyszy i ja też zawsze nie mam problemu kogoś rozpoznać po głosie, więc chciałbym tutaj opinię słuchaczy poznać, czy to się aż tak rzuca w oczy, czy raczej jest to zależne od tego, co mówię, o czym, intonacji i jakiegoś momentu, czy po prostu cały czas słychać, że to jest gej. Tak z ciekawości. O mimice i ruchach, no niestety, no musicie tutaj zaufać Bekselali, bo no to jest sztos, to trzeba zobaczyć na żywo, tego się nie opowie. Także... Dla mnie to jest po prostu aktorstwo, to jest no, a ja mam blokadę, to jest po prostu aktor na scenie, no po prostu no, naprawdę warto zobaczyć. Marko, to... Tak? No. Naprawdę chcielibyście go oglądać ciągle. Ale... Ja bym chciała, żebyś tylko tu ciągle koło naszego biurka kręcił. Przecież się boi, bo robi to atakuje. Robi tu tyle naprawdę takiej, nie wiem, takiej pozytywnej energii bardzo. To jest takie oklepane, ta pozytywna energia, ale to naprawdę jest. Tylko przechodzi i się robi od razu, po prostu słońce wychodzi za chmur. To ja to mam definitywnie po mamie. Mama ma to samo. Ja z nią jak jeżdżę, jeszcze do mnie przyjeżdżała pociągiem, a nie samochodem, bo teraz tak wygodniej, tak? To ona mówi, że no siedzi 7 osób. Przepraszam. Siedzi 7 osób i zawsze się odezwał do niej. Po prostu no siedzi i tylko do niej. No po prostu do niej się mówi. Ona jakoś tak ma, nie wiem, już odpowie, już się uśmiecha, już jest żart, już jest... No ja mam to po niej. To jest totalnie moja mama. Także... Nie mówię, że tato jest gbur, no tam czasami on jest bardzo nerwowy, ale to jest totalnie moja mama, także to się też, to są geny. Wiesz co, ale nie każdy taki się jest. Wydaje, że to nie chodzi o głos, tylko o sposób mówienia, czasami takie przeciąganie. Tak, ja tego uwielbiam ciebie, to takie zaznaczanie, takie. Tak, ja u ciebie tego nie słyszę, ale mój syn mówi, że on, nie wiem, on to słyszy, bo ja na przykład... Tak. U jednego bardzo znanego pana, którego tak uwielbiam. Nie wiecie. Już nie mogę. Ja się domyślam. Ja mówię, że nie, że dla mnie nie. Po prostu ja nie słyszę nic. A on mówi, że słychać, przyjrzyj się. Znaczy, słuchaj się, napisz słychać. Mi to ja będę wiedzieć, czy... Bo ten... A tak myślałam. Tak. I po co mój syn mówi, po co to robią? Dlaczego tak mówią? No to jest... Dlaczego tak mówią? Dlaczego się tak czasem zachowują? Bo czasami jest bo to, trzeba się poznać. Nie, kiedyś nie było internetu. No. Kiedyś nie mieli jak pokazać, jak powiedzieć, że kim jestem, tak? Żeby dać sygnał drugiej osobie. Tak. Żeby powiedział, że to jest po to. Tak, albo znasz ten stereotyp o podawaniu ręki? Nie. Jak ja podaję sobie rękę? No, fajnie, to że widzę. Jest. Dobrze, będzie takie podrapanie ponad garstku. Postaram się to opisać słowami. Jest tak. To klasyczne podanie ręki z ruchem palca wskazującego i na pod nadgarstkiem. Pod nadgarstkiem, tak. Czyli jest to danie sygnału osobie naprzeciwko, że coś tutaj się kroi. Matko, się dowiadujemy ciekawych rzeczy. To ja jeszcze może powiem, że coś chyba, no właśnie jest w tym mówieniu i w tych gestach, że są to sygnały. Nie będę mówiła, o kogo chodzi, bo później trzeba będzie to wycinać. Za dużo tego wycinania będzie. Niedźwiedź rozwalił system. Niedźwiedź rozwalił system. Dokładnie. Nie możemy się teraz skoncentrować. W każdym razie no, znam osobę, która nie ma nic, po prostu nic, ani w słowie, ani w mowie, ani w gestach. A wiesz, że na jest. Pewno tak. Uh-huh. I ona miała właśnie wielkie kłopoty ze znalezieniem, bo dawała do sygnały. Uh-huh. Wszyscy myśleli, że to jest podpucha. Znaczy wszyscy. No, może no, się tak osoba, która się, tak, podejść, osoba która się podobała, to o rok musiał zabiegać, bo myślał, że to ta druga osoba myślała, że to jest podpucha, po prostu, że ewidentnie podpuszcza, żeby to w jakiś sposób wykorzystać. Mhm. No, to wiesz. No. Okay.
Także to zrobiłam ten. Zrobiłam taką małą notatkę i teraz przejdźmy. Przejdźmy do tak, do kolejnych. No właśnie, może twój przeczytam teraz. A może Kapryl tam jakiś stereotyp. No chyba już powiedziałam wszystko, co miałam. Już powiedziała, w głowie, tak, to tak. Już rozwaliłaś to. Rozwaliłam system. Jestem zawiedziony. No. Co? To jest ta gaduła? Gdzie tak. Jest gaduła? Nie słyszę. Ja zagadałem, cholera. Nie, spoko. To mogę opowiedzieć o tej sytuacji z Dawaj. Pracy, no bo właśnie takiego... Proszę bardzo. Ale wiesz co, to ciekawe, bo to ten kolega, co tam śmiałam się, że... Znaczy, ogólnie to... Tak leży może po tak, że taki erotoman, gawędziarz, zboczuch taki, że tam tego... Ale ogólnie bardzo, no, tak naprawdę to lubiłam z nim rozmawiać. Jakoś się dogadywaliśmy, szanowaliśmy się, no czasem przeginał, nie? Ale w każdym razie, no on był specyficzny, nie? I on też tam potrafił nieraz tak właśnie naśladować, nie? Geja. No i była sytuacja, że kiedyś siedzieliśmy sobie w pracy, jeszcze była, bo tak nas było czworo, czyli tak, ja, koleżanka, ten kolega, jeszcze jeden kolega, nie? No i tak siedzimy sobie we czworo na tej sali, gdzie sobie pracowaliśmy. No i jakaś tam gadka była i w pewnym momencie właśnie ten kolega, ten erotoman mówi do tego drugiego: ty, a pamiętasz jak byłeś u mnie i oglądaliśmy Statek Miłości? Z tą koleżanką na siebie. A po co wy oglądaliście Statek Miłości, nie? Ten drugi kolega: wcale nie oglądaliśmy. No my miałyśmy wtedy taką polewkę normalnie z nich. No, tyle, takie wspomnienie. Słuchaj, czy robimy drugą audycję? No nie wiem, ja to już wyczerpałam, co tam sobie przygotowałam, także nie wiem, bo jak my to wy. Jeszcze trochę mamy. No to dobra, no to mówcie, to może ja tak? Coś tak. Bo też to on się wytnie do, tak do... No. No, do co tam trzeba. Mhm. To teraz może się... Pożegnamy ze słuchaczami i zaprosimy tak na drugą część. No, dobra. Tak. Drodzy pa. Słuchacze. A wiersza nie będzie? Wiersz będzie w drugiej, wiersz będzie w drugiej części. Do widzenia, do usłyszenia. Pa, pa. Wkrótce będzie druga audycja o stereotypach. Pa, pa. Pa, pa. Cześć. Hej. Cześć. Hello. Hello. Jak na Helu. Znaczy po Helu, przepraszam. Nie świeć. Więc zajączek wyłączył latarkę i poszedł dalej. No, kurczę, to ty tam co takie suchary. Zdziwiłam się, że mnie to tak rozbawi. Co takie suchary? No, to czuję, ja to miało być, miał być same suchary. Przepraszam. Będziesz wycinała, ale... No nie, ja to zostawię. Ja nie śmiejemy 5 minut. Nie śmiej. O kurwa. O my god. Nie wytrzymaj, zechnę. O ludzie. Nie możemy audycji prowadzić. To chyba trzeba będzie jednak wycinać. Nie, 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 to musi zostać. No nie, no trochę musi zostać. Będziesz kawałek. O, jestem najmocniej Państwa przepraszam. Najmocniej Państwa przepraszam, ale teraz był słucham.